Chyba niemal każdy mężczyzna jako dziecko bawił się w wojnę. Czy to jako żołnierz z karabinem, czy to jako jakiś kowboj, czy właśnie jako rycerz. To coś takiego mocnego, siedzącego, myślę, w sercu każdego mężczyzny. Rycerstwo. Może się wydawać, że jednak czasy rycerskie już są dawno za nami. Ale czy tak jest naprawdę? Myślę, że o tym trochę porozmawiamy w cyklu Kościół męsko-katolicki. Witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Zubę, delegata stanowego rycerzy Kolumba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pan bawił się w rycerza jako dziecko? No, przyznam, że w dzieciństwie bardziej bawiłem się w piłkarzyki, tak? Czyli raczej biegałem za piłką niż uosabiałem siebie w przyszłości jako rycerza. No, niemniej jednak gdzieś oglądało się czy to filmy, czy czytał książki o postępowaniu rycerzy, o zasadach rycerskich, o pewnych rytuałach, zwyczajach, czy o sposobie życia, o zasadach, które wyznawali. Natomiast w dzieciństwie, powiem tak, jakoś mocno nie utożsamiałem się z tym sposobem życia. Jeśli ja miałbym w moim dzieciństwie odnajdywać jakieś miejsca, przestrzeń, gdzie są odniesienia do rycerstwa, to właśnie posługa przy Kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Mhm. Też ministrant czy lektor to się kojarzy bardzo mocno ze służbą. Tak samo trochę wrócę do tego jeszcze rycerza. Rycerz służy jakiemuś panu. Kiedy powiedziałem mojemu siostrzeńcowi wczoraj, że będę miał wywiad z rycerzem, to on podszedł do mnie i mówi: wujek, ale zapytaj, czy ten pan służy jakiemuś królowi. Powiadając na pytanie siostrzeńca, czy jest taki Pan, czy że każda osoba wierząca, nie tylko rycerz, na pierwszym miejscu powinien postawić Pana Boga w swoim życiu. I takie też jest powołanie rycerzy Kolumba do działania. Często staraliśmy się szukać swojej tożsamości, jak nazwać w kilku zdaniach, kim są rycerzy Kolumba, po co są rycerzy Kolumba, co to w ogóle za ścieżka. I z naszych dyskusji wyłonił się taki prosty obraz. To jest naszym zdaniem jedna ze ścieżek, która może prowadzić do zbawienia. A jak pan się znalazł na tej ścieżce rycerzy Kolumba? No to było już ponad 10 lat temu. Ja pochodzę z Tarnobrzega, tam działał fantastyczny ksiądz proboszcz, ksiądz Prała. To było w parafii, w której zacząłem mieszkać po ślubie. I no, on obserwował moją aktywność na trochę innym polu, znał moją rodzinę, bo mój tato pomagał przy budowie kościoła na Serbinowie, znał moją mamę, która działała w Róży Różańcowej, działała, włączała się w różne inicjatywy przykościelne. No i jednego pięknego dnia nasze oczy się spotkały. Akurat wtedy odbywało się pierwsze spotkanie parafii informacyjne o nowej wspólnocie, która miała powstać. Ksiądz prałat jechał samochodem, miał czerwone światło, ja przechodziłem przez pasy. Nasze oczy się spotkały. Ja ukłoniłem się księdzu proboszczowi i wtedy myślę, że zadziałał Duch Święty, bo za kilka minut u mnie w pracy pojawił się ksiądz prałat i trafił bardzo dobrymi słowami do mężczyzny, tak? Wiedział, że jest spotkanie organizacyjne, trzeba zaprosić mężczyzn i dać im szansę. I pojawił się u mnie w pracy i powiedział: wiesz co, Krzysztof, budujemy mocny zespół, nową wspólnotę. Bardzo mi zależy, żebyś był w tej grupie. Mhm. Pan odpowiedział tak rycerzom Kolumba i temu powołaniu 10 lat temu. Natomiast historia rycerzy Kolumba jest dużo, dużo dłuższa. Czy mógłby pan powiedzieć o początkach powstania rycerzy? Oczywiście. Druga połowa XIX wieku, Stany Zjednoczone, stan Connecticut. Młody ksiądz, w tej chwili już błogosławiony, Michael McGivney, obserwuje swoich parafian. To, co jest ważne, on pochodzi z rodziny imigranckiej. Czasy wtedy były takie, że no, katolicy byli, śmiało można powiedzieć, dyskryminowani. W kościele można obserwować przede wszystkim kobiety, natomiast no, mężczyzn było, jak to się mówi, jak na lekarstwo, czyli coraz mniej.
dodatkowo sytuacja, która panowała, czas rewolucji przemysłowej. Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że w wypadku w pracy albo w młodym wieku umierał ojciec, głowa rodziny, mąż i wtedy zdarzało się tak, że rodzina popadała w biedę. Często było tak, że dzieci były odbierane wdowom. No i często też odchodziły od wiary. I młody ksiądz Michael McGivney szukał rozwiązania, szukał pomysłu, jak przyciągnąć mężczyzn do kościoła, jak przyciągnąć całe rodziny, jak wzmocnić parafię. W związku z czym on zebrał grupę mężczyzn i zaproponował stworzenie nowej wspólnoty. 20 kilku mężczyzn spotyka się 140 lat temu w New Haven. Okazuje się, że dzięki inicjatywie tych mężczyzn, bo oni powołują formalnie rycerzy Kolumba, organizują różne wydarzenia przy kościele, bo to z jednej strony mówimy o akcjach modlitewnych, ale z drugiej strony oni proponują też mądry sposób spędzania wolnego czasu. Centrum życia ma być parafia, czyli wiele aktywności jest organizowanych przy parafiach. Dodatkowo ksiądz Michael McGivney w odpowiedzi na to, co działo się, zaproponował organizację braterską. To znaczy, że jeżeli stanie się krzywda, umrze któryś z mężczyzn, którzy należą do rycerzy, to wówczas pozostali rycerze mają otoczyć opieką wdowę i tak naprawdę całą rodzinę. Dziś na świecie w szeregach rycerzy Kolumba jest ponad 2 miliony mężczyzn. Natomiast w Polsce jesteśmy od 15 lat, bo 15 lat temu było pierwsze spotkanie w konferencji Episkopatu Polski. No i mamy blisko 7 tysięcy mężczyzn, którzy zdecydowali się podążyć tą ścieżką. Kiedy czytałem właśnie o rycerzach, to rzeczywiście mocno się rzuca w oczy to, że rycerze od początku reagowali na konkretne wydarzenia. Że to nie było takie, no to zróbmy cokolwiek, tylko zróbmy coś, bo jest potrzeba. Tam mocno mnie uderzyło na przykład, że w czasach I czy II wojny światowej rycerze z Ameryki budowali specjalne ośrodki dla żołnierzy, gdzie mogliby oni odpocząć, mogliby wrócić do równowagi psychicznej i też duchowej. I też to, co tam mocno mnie uderzyło, że byli otwarci na wszystkich, na każde wyznanie, na każdą religię, na każdy kolor skóry, nie robili różnicy. Ksiądz Michael McGivney, błogosławiony ksiądz Michael McGivney wskazał miłosierdzie, jedność i braterstwo jako te filary, na których powinniśmy budować naszą działalność. Mówiliśmy o początkach mojego rycerstwa, a chwilę przed tym początkiem była powódź w Sandomierzu, Tarnobrzegu i wówczas rycerze z kilku miejsc w Polsce przyjechali i pomagali. Myśmy doświadczyli kilka lat temu nawałnic na północy Polski i tam przede wszystkim rycerze z kilku rad włączyli się, przyjechali realnie pomóc. Byli chociażby w Orliku, byli w Brusach, byli pod Chojnicami i tam pomagali. Nie tylko zbiórka pieniędzy, ale po prostu zakasać rękawy. I do pracy, tak? Bo okazało się, że tam to było najbardziej potrzebne. Ja pamiętam, ksiądz kapelan zbrodnicy pojechał, zapytał w parafii, co jest najbardziej potrzebne i ogłosił zbiórkę elektronarzędzi, bo okazało się, że potrzebne są jakieś piły, wiertarki, tego typu elektronarzędzia. Przede wszystkim jest potrzebna pomoc i jeździli tam rycerze i pomagali. Pomagali w porządkowaniu. Szczególną troską tutaj Rada Suchedniowa i diecezji kieleckiej objęła jedną rodzinę, gdzie pomagała w remoncie domu, czyli konkretną rodzinę. I to, co było ważne, media były przez kilka dni, porobiły fotki, pokazały dramat ludzi i pojechali. I oni z tymi problemami zostali. Natomiast to, co było istotne, często trzeba było z tymi ludźmi porozmawiać, pomóc przy prostych pracach. I ci rycerze tam byli. No i dzisiaj ten rejon to jest jeden z lepiej rozwijających się rejonów działania rycerzy Kolumba. Ja spotkałem się właśnie a propos przystępowania do rycerzy Kolumba z takimi dwoma stereotypami. Jeden to jest, żeby być rycerzem Kolumba, trzeba być bogatym człowiekiem. Bo są wysokie składki, tylko tam są tacy ludzie, którzy mają wysoki poziom zarobków. Jeden stereotyp, a drugi, że działać czasami jak sekta.
To znaczy jakieś spotkania z zamkniętymi drzwiami w wygaszonym kościele i zasłoniętymi oknami. No to cieszę się, że możemy o nich powiedzieć, wyjaśnić. Przyznam, że pierwszy element, o którym mówimy, to być może wynika z tego, że rycerze w kościele na uroczystościach ubierają się odświętnie, to znaczy podobnie jak ja, mają białą koszulę, krawat, garnitur, no i szarfę. Co może powodować, że ktoś patrząc z zewnątrz, jak już widzi kogoś ubranego w garniturze, domyśla się, że jest to jakaś organizacja, prezes spółki, czy jak to w czasie Światowych Dni Młodzieży rycerze posługiwali przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, tam kierując ruchem, więc strój podobny i też usłyszeli, mówi, ty zobacz, Biuro Ochrony Rządu pilnuje świętej Faustyny, tak? Ale to wynikało ze stroju, który na sobie mieli. Do dziś wspominamy tę anegdotę, więc być może z tego to wynika. My w swoich szeregach mamy studentów, my w swoich szeregach mamy emerytów, my w swoich szeregach mamy osoby pracujące, mamy osoby z podstawowym wykształceniem, mamy profesorów. Bo drugi element, o którym tutaj była mowa, dotyczył ceremonii, które miały miejsce i tak działo się przez prawie 140 lat, że ceremonie przyjęcia do rycerzy miały charakter zamknięty. Decyzją najpierw najwyższego rycerza, który zaproponował, żeby formuła była otwarta, to zadziało się ponad rok temu. Natomiast w Polsce ja podjąłem decyzję, że od 1 lipca wszelkie ceremonie, które odbywają się przyjęcia do rycerstwa, są ceremoniami otwartymi. Jak wygląda właśnie formacja rycerzy? Jedną z korzyści bycia rycerzem jest to, że w czasie ceremonii przyjęcia otrzymuje się różaniec rycerski. Jednocześnie podejmuje się zobowiązanie do modlitwy tak częstej, jak to jest możliwe. I to jest pierwszy element formacji rycerzy Kolumba. Rycerze spotykają się cyklicznie co miesiąc na swoich spotkaniach. Spotkania powinny rozpoczynać albo mszą świętą, albo adoracją Najświętszego Sakramentu, albo inną formą modlitwy. Zazwyczaj w spotkaniu Rady Lokalnej uczestniczy kapelan, który wygłasza krótką katechezę, bo nie jesteśmy ludźmi idealnymi. Też poziom naszej wiedzy religijnej wymaga często odświeżenia. Oprócz tego pracujemy nad taką adhortacją Stańcie w wyłomie, która została napisana przez biskupa Olmsteda do katolickich mężczyzn, a tak naprawdę wpisuje się ona świetnie w nasze warunki tutaj polskie. Dodatkowo zostały opracowane teraz na tej podstawie filmiki, które można śledzić na YouTubie Rycerzy Kolumba. No i oprócz tego co miesiąc najwyższy kapelan w takim piśmie, które otrzymujemy, co miesiąc Columbia, jest zawarte wyzwanie najwyższego kapelana, gdzie mamy przeanalizowany fragment Pisma Świętego, ale też mamy takie wyzwanie, żeby czynić konkretne dzieło miłosierdzia w danym miesiącu, na przykład objąć troską, pomocą jakieś osoby potrzebujące. No i przede wszystkim również w trakcie ceremonii teraz przyjęcia, która odbywa się, zobowiązujemy się do pracy nad sobą. I teraz chciałem się odnieść do tej adhortacji, stanąć w wyłomie, takie jest tłumaczenie na język polski. Czym jest ten wyłom, w którym mężczyzna ma stanąć? No jeśli popatrzymy na statystyki mówiące o ilości wiernych, która jest w kościołach w czasie mszy świętej. Jeżeli spojrzymy na ilość osób, które odchodzą od kościoła, czyli mówimy o osobach, które są ochrzczone, ale nie praktykują, a często również przestają wierzyć, albo są, sami nazywają się wierzący, a nie praktykujący, to nagle się okazuje, że tej potężnej grupie wiernych powstaje wielka luka. Ona została określona przez biskupa Olmsteda, że powstaje wyłom. I teraz ten wyłom trzeba jakoś zapełnić, stąd to zaproszenie do mężczyzn, żeby nie siedzieli na kanapie, nie siedzieli w ostatniej ławce w kościele, tylko wzięli sprawy w swoje ręce. Czyli poprzez swoją aktywność, poprzez działania
z jednej strony zastąpili te aktywności, które mogły być generowane przez innych, tych, którzy odeszli, ale z drugiej strony również poprzez swoje świadectwo mają spowodować, że te osoby zaczną powracać albo dotrzemy do nowych osób, które nigdy tych więzi z Kościołem, z wiarą nie miały. I to jest ten wyłom, który należy zapełniać. Myślę, że bardzo obrazowo nazwany przez biskupa Almosteda, gdzie mamy wyzwanie, o którym mówiliśmy, że tam jest miejsce dla mężczyzny, że trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, zakasać rękawy, wziąć na siebie odpowiedzialność i w wyłomie stanąć, tak? Podjąć działania. I myślę, że to przemawia do nas wszystkich, bo widzimy kryzys, który odgrywa się na różnych płaszczyznach. No i znów wracamy do wielkiej postaci jak święty Jan Paweł II, który wspomina, budząc się w nocy wielokrotnie, widziałem mojego tatę klęczącego i modlącego się. To jest właśnie dla nas wyzwanie, tak? My, mężczyźni, jeśli będziemy prezentować właściwą postawę, to bezpiecznie w domu będą czuły się i żona, i dzieci. Jeżeli będziemy postępować właściwie, to obserwując nas, nasze dzieci będą czerpać z nas wzorce. Jak można dołączyć do rycerzy Kolumba? Jeżeli spełniamy podstawowe kryteria, to należy skontaktować się albo poprzez naszą stronę internetową z pionem członkowskim, zadeklarować chęć, a następnie udać się do księdza proboszcza i otrzymać potwierdzenie, że spełnia się warunki. Lub jeżeli gdzieś blisko jest rada lokalna, działają rycerze, to poprzez poszczególnych braci. My nie mamy jakichś okresów przygotowawczych, weryfikacji kandydata, tylko ten proces dołączania jest dość sprawny. W związku z czym, jeżeli ktoś czuje w sercu, że jest w stanie zrobić więcej niż do tej pory, chce wziąć współodpowiedzialność za parafię, za rodzinę, za Kościół, zapraszamy. Najszybsza, najkrótsza droga to kontakt przez stronę internetową, a my już poprowadzimy dalej, jak zostać rycerzem Kolumba, gdzie można wziąć udział w ceremonii włączającej do rycerzy Kolumba, jak również w jaki sposób można później włączać się w nasze poszczególne działania. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, nie tylko o rycerzach Kolumba, ale o męskości, o tym Kościele męsko-katolickim, którego bardzo potrzebujemy w naszych czasach. Dziękujemy także Wam za to, że jesteście z nami, że słuchacie i oglądacie nas. I zapraszamy, jeśli kogoś Duch Święty popycha do tego, żeby dołączyć do rycerzy Kolumba, no to warto zaryzykować.